Dobry wieczór Państwu, redakcja Polska Deutsche Welle na żywo z Berlina. Dzisiaj w Niemczech odbyły się wybory parlamentarne. Wybory, w których wygrała co prawda chadecja kanclerz Angeli Merkel, ale wynik jest mocno poniżej oczekiwań chadeków, około 32%. To jest duży spadek w porównaniu z wynikiem sprzed 4 lat. Także współrządząca partia socjaldemokratyczna, około 20%. To jest również dla tej partii bardzo słaby wynik. A co najważniejsze, do parlamentu wchodzi, i to z dobrym wynikiem, około 13%. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec. A w Berlinie jest dzisiaj wieczorem były prezydent, pan Bronisław Komorowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, witam państwa. I wykorzystamy tę okazję, żeby porozmawiać z panem prezydentem na temat tej nowej sytuacji politycznej w Niemczech. Panie prezydencie, do Bundestagu weszła właśnie partia uważana w Niemczech za radykalną, za skrajnie prawicową. Partia, której lider Alexander Gauland mówi, że Niemcy mają prawo być dumni z dokonań żołnierzy Wehrmachtu. Niepokoi pana taka sytuacja? Po pierwsze chciałem powiedzieć, że wybory w Niemczech, ich wynik jest ważny nie tylko dla Niemiec, jest ważny dla całej Europy, w tym także i dla Polski, a może szczególnie dla Polski ze względu na sąsiedztwo polsko-niemieckie. I oczywiście wynik tych wyborów musimy oceniać także i z punktu widzenia tego, czy co budzi nasze nadzieje w Polsce, a co nasze obawy. Więc niewątpliwie to, że zwyciężyła i będzie kontynuowała swoją politykę pani kanclerz Merkel, to dobra wiadomość dla Europy, dobra wiadomość dla Polski także, bo oznacza to zaangażowanie i dużą znajomość problemu Europy Wschodniej, także i Polski. Oznacza to w moim przekonaniu również kontynuowanie dobrej współpracy polsko-niemieckiej zarówno na gruncie europejskim, jak i na gruncie relacji sąsiedzkich. Nam bardzo zależy na tym, aby polityka niemiecka stawiała zarówno na pogłębienie integracji europejskiej z udziałem Polski, jak i na tym, aby w sytuacji istniejącej realnie pani kanclerz Merkel trzymała nogę w drzwiach integrującej się Europy, tak aby i inne kraje z naszego właśnie środkowo-wschodniej Europy mogły nadążyć za procesem integracji. Natomiast oczywiście obawy budzi wejście do parlamentu alternatywy dla Niemiec, partii populistycznej, partii o chyba nieustabilizowanym do końca programie, ale jednak w swoich wypowiedziach antyeuropejskiej i przede wszystkim antyimigranckiej. No to wszystkie sukcesy w różnych krajach Unii Europejskiej partii radykalnych czy partii populistycznych budzą obawy. Niedawno baliśmy się o los Francji, ale to, co się dzieje, każde zwycięstwo partii radykalnej, wejście do parlamentu partii radykalnej w Niemczech, no ze względu na kontekst historyczny musi budzić szczególne wątpliwości i obawy. Mam nadzieję, że jednak ta możliwość kontynuacji polityki poprzez zwycięstwo CDU i pani kanclerz Merkel, to jest gwarancja, że proces, który można dostrzec w całej Europie, radykalizacji sceny politycznej, zostanie tu w Niemczech zatrzymany. Myśli pan, że kanclerz Angela Merkel trochę pomogła alternatywie dla Niemiec poprzez swoją politykę migracyjną, politykę otwartych drzwi, która no, wiele osób także w Niemczech i w innych krajach Europy trochę przestraszyła? Myślę, że to całość polityki niemieckiej w przeciągu kilkudziesięciu lat złożyła się na zaistniałą dzisiaj sytuację, bo warto pamiętać o tym, że odbudowa Niemiec i budowa potęgi ekonomicznej Niemiec odbywała się w znacznej mierze przy udziale tzw. gastarbeiterów z krajów arabskich, Turcji, z terenu Bałkanów. I gdzieś popełniono na tej drodze pewne błędy, które dzisiaj się skumulowały. Także i niewątpliwie naruszenie stabilności Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej z udziałem krajów Unii Europejskiej dzisiaj daje efekty także i niedobre w postaci właśnie zwiększonej migracji. Natomiast według mnie to oznacza konieczność szukania nowych rozwiązań, starych problemów. To oznacza, że trzeba według mnie bardziej uważnie odróżniać i realizować politykę opartą bardziej o obowiązek moralny w stosunku do uciekinierów,
uchodźców z krajów objętych wojną, a inaczej w stosunku do migrantów ekonomicznej natury. To już bardziej decyzja powinna być gospodarcza i polityczna. I tak też traktuję wypowiedź pani kanclerz Merkel o pewne, która sugeruje pewną korektę w tym obszarze. Panie prezydencie, wspominał pan o relacjach polsko-niemieckich. Ja pamiętam kilka lat temu, kiedy był pan prezydentem, przemawiał pan w Bundestagu. To były takie czasy, kiedy mówiło się, że relacje polsko-niemieckie są na najlepszym poziomie, czy też najbardziej przyjazne w historii. Teraz narracja jest nieco inna. Mówi się, że Polska była wtedy na kolanach, była wasalem Niemiec. Jak mogą się teraz rozwinąć dalej polsko-niemieckie stosunki, biorąc pod uwagę choćby wypowiedzi polityków rządowych na temat reparacji, czy też taką no, dość wyczuwalną w Polsce antyniemiecką retorykę? No, trzeba pamiętać, że zgodnie z porzekadłem polskim, myślę, że i w Niemczech jest jakiś odpowiednik, dłużej klasztora niż przeora. Te wypowiedzi, o których pan mówi, są wypowiedziami polityków obecnego obozu władzy, ale relacje polsko-niemieckie były budowane i będą budowane niezależnie od koniunktur partyjnych w Polsce czy w Niemczech. Mieli rację i dokonali wielkich rzeczy ludzie, którzy kiedyś mieli odwagę przekroczyć przekleństwo historii i mieli odwagę wejść na drogę pojednania. To byli polscy i niemieccy biskupi. To byli ludzie tej miary w Polsce, co Władysław Bartoszewski czy Tadeusz Mazowiecki i ich odpowiednicy strony niemieckiej. I ten proces będzie kontynuowany, bo leży w interesie obu narodów, obu państw, leży w interesie całego naszego regionu i leży w interesie całej Europy. Współpraca polsko-niemiecka jest w moim przekonaniu nieodzowna i bliskość polsko-niemiecka także w sensie emocji. Ona jest niezbędna dla budowania, pogłębiania procesu integracji europejskiej w naszym regionie. I tak się będzie działo w przyszłości. Liczę tutaj na pewną korektę w momencie poznania wyników wyborów w Niemczech, także ze strony rządu polskiego, korektę ich własnego postępowania. Panie prezydencie, jeszcze zapytam o dyskusję o reparacjach. Myśli pan, że Polska powinna domagać się reparacji od Niemiec, że podnoszenie tej sprawy teraz jest wskazane, czy też nie powinno się o tym mówić? Polska poniosła gigantyczne straty w czasie II wojny światowej, nie tylko materialne, w kulturze także. Utraciliśmy połowę terytorium na rzecz Związku Sowieckiego. Więc jakby kwestia reparacji mogłaby być uważana za rzecz naturalną, gdyby nie jedno, że minęło już 70 lat od zakończenia wojny i że dzisiaj w zasadzie świat idzie w stronę nie oczekiwania rekompensat z tytułu trudnej historii, ile idzie w stronę szukania wspólnych szans na dalszy rozwój. Ja jestem zwolennikiem pamiętania o tym, kto wywołał wojnę i jakie były tego skutki. Ale jestem zwolennikiem pójścia w stronę przyszłości, a nie ciągłego oglądania się wstecz. Natomiast jeśli chodzi o aspekt polityczny, wydaje mi się, że to jest, trzeba na to patrzeć w kategoriach błędu politycznego, bo szanse z punktu widzenia prawa międzynarodowego na uzyskanie jakichś reparacji są w moim przekonaniu bliskie zeru albo zerowe. Natomiast skutki polityczne mogą być bardzo dotkliwe i niekorzystne dla relacji polsko-niemieckich. Więc jeśli mam wybierać, czy dobre relacje i pogłębiona współpraca polsko-niemiecka, czy też dochodzenie z racji finansowych po 70 latach ze skutkiem trudnym do przewidzenia, wydaje mi się, że zawsze warto wybrać współpracę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Były prezydent Bronisław Komorowski w wywiadzie dla polskiej redakcji Deutsche Welle dzisiaj w Berlinie w dniu niemieckich wyborów parlamentarnych. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. 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 Dziękuję panu. Dziękuję.